Komitet Nauk Praj Protohistorycznych Polskiej Akademii Nauk. Instytut Archeologii i Etnologii Polskiej Akademii Nauk oraz Polska Akademia Nauk zapraszają na film z serii Wywiady z profesorami archeologii. Wywiad z profesorem Bogusławem Gedigą. Część piąta. Badania archeologiczne na Ostrówku w Opolu. Zasługą pana profesora Jamki było to, że on, wyznając wzorzec Kostrzewskiego, jaki był wprowadzony w biskupinie, od razu stworzył to jako badania interdyscyplinarne i powołał od razu pracownię paleobotaniczną, paleozoologiczną, geologiczną, geodetów do pomiarów, i to funkcjonowało wtedy tam od razu i to było pomyślane jako takie interdyscyplinarne badania. To zostało także podtrzymane przez profesora Chłobowicza, który nawet to rozbudował potem. Także to zaplecze takich badań interdyscyplinarnych. Jedynie co w sposobie prowadzenia tych badań, bo ja potem mnie wypadło także i zająć się tymi wynikami badań profesora Jamki, choć one dotyczyły głównie średniowiecznej części tego Ostrówka związanych z Zamkiem Piastowskim, a mniej grodu. To taka drobiazgowość profesora Jamki, można powiedzieć dokładność, a jednocześnie jego wykształcenie jako geografa, geologa, zaważyły na sposobie prowadzenia tych badań. Ten teren naszych badań archeologicznych, to myśmy zastali, że to były piwnice zasypane gruzem, jak Niemcy rozebrali, rozebrali zamek Piastowski na Ostrówku. No i to i tak wszystko było na wtórnym złowu. Jednakże profesor przywiązywał niezwykłą wagę do stratygrafii tych wypełnień z tych piwnic. No i to były tak mozolne i także dyskusje, które były prowadzone przez niego. To nazewnictwo tych warstw jest tak skomplikowane, że jak ja próbowałem przebrnąć przez ten dziennik prac, to prawie się poddałem, że to ja tego nie zmogę. Trochę jeszcze niewiejąca już pani doktor Czerska, która jeszcze prowadziła z profesorem Jankiem badania na tym Ostrówku, w tym pomagała, ale to było bez potrzeby aż tak drobiazgowo eksploatowane, starannie, jak sobie, na pewno każdy sobie wyobrazi, jak wyglądają warstwy zasypiskowe gruzu. Tam się oczywiście znalazła i ceramika średniowieczna, i najrozmaitsza. No ale to wydzielanie, zapis poszczególnej warstwy był w długości prawie zdania, to tak sobie można to wyobrazić. I Chłobowicz to dość radykalnie zmienił, tyle że on już trafił na warstwienia wczesnośredniowiecznego grodu, które miały inną strukturę zupełnie, można powiedzieć łatwiejszą, nie ma tych problemów, jak badać te zasypiska. I to, co mi się bardzo podobało i co jak na owe czasy było takim bardzo znaczącym i dla mnie przeżyciem, nawet i ogromną zachętą do włączenia się do tego zespołu, to, że tam prawie po zakończonych pracach w terenie, gdyśmy prowadzili te wykopy, to bardzo często, kilka razy w tygodniu były posiedzenia naukowe, gdzie rozważano głównie aspekty metodyki badań tego rodzaju stanowisk. I to z niezwykłym takim przemyślewaniem i refleksją profesor Chłobowicz nad tym prawie permanentnie myślał i myślę, że to było jedno z takich ważnych dokonań. Opracowanie wyników badań z Ostrówka Opolskiego. Rozpoczynaliśmy to opracowanie w większym gronie. Miało nas być co najmniej 5 do tego opracowania. Ale po półtora czy po 2 latach zrozumiałem, że w piątkę tego nie zrobimy. Każdy ma inne zainteresowania, inne zobowiązania, inne chęci i zostaliśmy żoną przy tym. No i to Opole wczesno-średniowieczne, pewno niewolne od błędów, ale zostało sfinalizowane. Nie chcę wspominać, na czym polegało to opracowanie wyników badań tego Opola.
to pan nie uwierzy. Wtedy no, rozpoczęło się to w okresach no, tuż po wojnie, w 1948 roku. Tam nawet o papier milimetrowy było trudno. Część papieru była na takim cienkim papierze, który się po czasie sypał, rozlatywał. A poza tym wszystkie te rysunki były wykonywane 1 do 10, w skali 1 do 10. Ja plany mogłem rozłożyć, jak już wszyscy wyszli i mieć dużą, wielką podłogę. Wtedy dopiero i na klęczkach. Tak się opracowywało. Także to i takie doświadczenia niesie to za sobą. To wymagało gigantycznego wysiłku. Ja nawet można powiedzieć taką... Zatrudniliśmy w instytucie takiego młodego człowieka po archeologii. Jako zadanie daliśmy mu, że ma się zająć ceramiką z grodu na Ostrówku w Opolu. To jak on to zobaczył, to wyjechał do Australii i nie wrócił stamtąd. Także tam w muzeum gdzieś pracuje. No ale to nie to. No niemniej jednakże z żoną jeszcze i moją nieżyjącą Janiną żeśmy dokonali opracowania tego. I to było takim wielkim także dla mnie doświadczeniem. Także i w organizowaniu takich wielkich przedsięwzięć badawczych. No i o rezultatach tego, gdy tak dziś spoglądam na te kilkanaście lat tych badań, których ja ponad prawie 20 uczestniczyłem w tym, na CSIRO, na tym Ostrówku w Opolu, to niestety z przykrością człowiek stwierdza to, że dziś wiedziałby lepiej, jak to należało badać, jak należało te badania prowadzić. Ale mnie to już nie będzie dane. Może ktoś doświadczy to też i, no i coś z tego wyniknie. Ale tak się dzieje zawsze i myślę każdemu, który nie wierzy w to, że poza nim wszyscy są w błędzie, to dochodzi do takich samych refleksji. Refleksja nad badaniami na Ostrówku w Opolu. Pan profesor Hołbowicz no, dość rychło zmarł, to był jego, nie doświadczył zmian, jakie dokonały się nawet w tym jego lewicowym świecie, można powiedzieć. Ale także i w badaniach Opola, no i po nim ja to przejąłem. I dziwiam, że to mi się udało w ogóle sfinalizować, choć wiem, że tam błędów jest wiele, dziś by to należało może nawet jeszcze jakoś próbować. Ale nie chciałbym się w to wdać, bo jakbym się od nowa to zaczął, to bym pewno zupełnie inne błędy popełnił nowe, a nie byłoby to, kwestionowałoby to, co jest, a nowych bym wiele stworzył nowych błędów i to nie miałoby sensu. Stąd takie są też doświadczenia.